Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z Need for Speed Payback. Ostatnio żeśmy jeździli tym wariatem małym, nie małym, no on kurczę jest wysoki w sumie. Chciałem, wiecie co, ja ostatnio dużo grałem w GTA Online i chciałem wysiąść z tego samochodu, nie wiem czemu, no. Jakoś tak, myślę, a może bym wysiadł, może bym obejrzał go dookoła, ale się nie da wysiadać. Co mamy do roboty, no? Musimy robić policyjne rzeczy i tu będzie, podejrzewam, że dużo roboty, dlatego że one, no, te wyzwania są trudne i niekiedy trzeba naprawdę mieć super szybkie auto, żeby je ukończyć. Dlatego dzisiaj na pewno będziemy robić jakieś auto na maksa. Tu mamy takie wyzwania sponsorowane. Nie wiemy co to jest, właściwie mamy fabułę, tutaj jakieś kluby, jakieś teamy, a tu nagle pojawia się wyzwanie jakieś Castrol Edge, nie? I o co chodzi? To są wyzwania sponsorowane. Co innego na przykład Speed Cross, to będziemy musieli sobie zrobić. To jest takie dodatkowe, dodane jakby później, jak już Need for Speed był na rynku tam z pół roku, to dodali speedcrossowe testy, to tak jakby na premierę nie wyrobili się z zrobieniem tego, nie? I dodali to później, pomyśleli, a dobra, dodamy to sobie później jako takie darmowe DLC, niech mają gnoje, nie? No i dodali speedcrossowe testy, można sobie to zrobić lub nie. Tu chyba nie ma jako takiej fabuły, chociaż nie pamiętam jak tutaj było. Coś tutaj mamy. Pomóż Rawowi przygotować eksperymentalną konstrukcję na ligę speedcrossową. A, to jest chyba współpraca z Mini Cooperem. Bo tutaj jeździmy takim chyba countrymanem przerobionym na te speedcrossy i jakieś może inne samochody tam mamy. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, bo nie pamiętam już tych speedcrossów. Tam w tym wyzwaniu Castrol Edge mamy chyba do dyspozycji Audi R8, jak jest na miniaturce, i sobie tam śmigamy, musimy jakąś czasówkę zrobić. Takie. No jest, bo jest, nie? Pierwej weźmiemy się za wybór auta ucieczkowo-pościgowego, jakiegoś może nietypowego, jak to przypadło już na tę moją nową serię, nową starą, odświeżoną starą serię z Paybacka. Biorę takie nietypowe auta, ale zobaczcie, no tutaj jeszcze sporo mam zablokowanych, mimo że to już jest właściwie koniec gry. Tak trochę mnie to boli, ale to są jakieś chyba specjalne auta, które się odblokowuje po skończeniu fabuły. Odblokowane z paczką samochodów. Nie stać się, Lucek, na paczkę samochodów. Na odcinek nie kupiłeś paczki samochodów, żeby móc nim jeździć? Co ty robisz ze swoim życiem? Alfa wygląda spoko, tylko czemu wszystkie auta są fioletowe w tym salonie? Pytanie za 1 000 000 złotych, czy jeśli wezmę na przykład Nissana Fairlady i zrobię go na super konstrukcję, to czy będę mógł go mieć jako samochód pościgowy? Jak myślicie? Nie mam pojęcia, ale bym chciał to przetestować. Jakiś samochód byśmy... Dawaj tego Volvo Amazona zrobimy. Można go zrobić na maksa, na 399 punktów, więc czemu nie? Volvo Amazon, proszę bardzo, bierzemy. Popatrzcie, ile ja mam samochodów ucieczkowych. Przecież to trzeba wszystko posprzedawać. Ale po co już? Ej, jakie RWB fajne. Już nie pamiętam tego samochodu. Dawaj Volvo Amazona, proszę bardzo. Jaki fioletowy gangsta car. Wiecie co, zanim zaczniemy ten tuning, to wyjdziemy sobie z garażu i zrobimy sobie tuning osiągów taki jakiś lepszy. Zrobimy go na maksa po prostu. A czemu by nie? Jaki wolny! Jaki wolny! Chcę, żeby Max coś dla mnie odebrał. Wiecie, że za każdym razem, kiedy wychodzę z garażu, słyszę ten sam tekst, już się robi nudne. A z kolei jak jestem Mac Attack, jak jestem tym McDonaldem, to on za każdym razem mówi: wal do mnie śmiało jak w dym. Za każdym razem. To Volvo jest strasznie wolne. Sorry, ale znowu muszę podgłośnić grę, bo tego Volviaka w ogóle nie słychać. Ja nawet nie wiem, on ma napęd chyba na tył, nie? Nie, raczej na 4 koła? Chyba nie. Dobra, jedziemy do przodu. No, w bok nie pojedziemy. Jedziemy do przodu, bo tam będzie... będzie tuningownia. Musimy sobie samochód trochę ulepszyć tymi dziwnymi kartami. O tak, czuć już tutaj smak
czuć tutaj zapach końca gry powoli, nie? I smak też. Mam wczorajszą herbatkę, coś ze mną nie tak. Dobra, wiecie co, pakiet doganiania, tutaj nie będziemy się bawić w te takie słabe części. 100 tysięcy, pakiet doganiania więcej kosztuje niż cały samochód. Kto to widział? Robimy na maksa. Na ostatnim odcinku byłem zachwycony tym Volkswagenem, który miał fantastyczne przyspieszenie. Ja nie wiem, czy on miał takie przyspieszenie normalnie, czy po prostu części, które ja losowałem, robiły to fajne przyspieszenie. W każdym razie dzisiaj samochód robimy pod przyspieszenie, dobra? Tego Volvo Amazona. Ja nie wiem, czy on będzie taki dobry jak tamten Volkswagen, ale Volkswagen mi się podobał bardzo. Już mam 311 punktów. Ja nie, w ogóle da się zrobić z Volvo Amazon super konstrukcję? Chyba nie. Nie wiem w sumie, jak te karty działają, bo ja teraz losuję cały czas kartę na przyspieszenie, no nie? To jak, podchodzisz potem do samochodu, naklejasz mu na karoserię taką kartę i on magicznie ma nagle lepsze opony, lepszy silnik, nie wiem, lepszą turbosprężarkę po prostu. Nie wiem, jak to działa. Teoretycznie mamy 800 koni mechanicznych już teraz. Od 0 do setki w 2 sekundy, 2,17 ponoć. Ciekawe. Cały czas tutaj ulepszam te osiągi. No jestem ciekawy, jakie przyspieszenie uda się osiągnąć w Volvo Amazonie ucieczkowym. Możliwe, że będę miał to Volvo nawet i na następny odcinek. Także troszeczkę złamię swoją zasadę, jeśli chodzi o zmianę samochodu co odcinek. A zobaczymy jeszcze, jak będzie się tym jeździć, bo podejrzewam, że będzie katastrofa. 823 konie mechaniczne w starym dziadzie. Chłopie, tak jakbyś dziadkowi w tyłek wsadził butelkę nitro i kazał mu biegać w maratonie, to jest mniej więcej to samo. Będzie dziwne się przesiąść z samochodu, który miał 100 punktów na statystyce, do auta, które będzie wymaksowane. Zobaczymy. Swoją drogą, wraz z wzrostem przyspieszenia też widzę, że dosyć mocno nitro się ulepsza. Podoba mi się to. Z jakichś powodów czas reakcji hamulców i siła hamowania praktycznie spadła mi do zera. Ja nie wiem, jak ten samochód będzie jeździł. Możecie się śmiać ile chcecie, ale obecnie Volvo Amazon jest to moje najmocniejsze auto, jakie mam. Ten stary dziad. I zobaczcie, ile tutaj musiałem tych losowań zrobić. Tych części mam naprawdę bardzo dużo tutaj. Całe szczęście w którejś tam update'cie do Need for Speed'a dodali możliwość wymieniania kart jednym przyciskiem wszystkich, nie? Czyli naciskasz sobie przycisk tutaj, na przykład na głowicy, na bloku i pyk, sprzedaje ci wszystkie i dostajesz za to karty wymiany. Dużo mi czasu to zajęło i dużo kart wymian mi zużyło losowanie do tego samochodu, dlatego że nie mam tego pakietu doganiania na ostatnim poziomie, na poziomie 16. Gdybym to miał, to byłoby łatwiej. A ja wszystko losowałem z tych części i skupiałem się na przyspieszeniu, wobec czego? Nie wiem, moc silnika jest chyba wyrażona w koniach mechanicznych, tak to by wypadało. I mamy 973 konie mechaniczne, prędkość maksymalna 354 km na godzinę i przyspieszenie, co jest najważniejsze, od 0 do setki poniżej 2 sekund w Volvo Amazonie. Czujesz to? Ale coś jest nie tak z siłą hamowania. Nie wiem czego się tu spodziewać po tych hamulcach. Zobaczymy, no może będzie. Ja pierdziele. Teoretycznie, wiesz, z takim ulepszeniem powinniśmy spokojnie móc się ścigać z najlepszymi samochodami w tym Need for Speedzie, na przykład z, nie wiem, Koenigseggiem Regerą, powiedzmy. Chociaż Regera jest w tej grze najlepszym autem. Jak się kiedyś ścigałem na multiplayerze, to cały czas były Regery. Wszędzie, no po prostu wszędzie była Regera i Regera wygrywała, po prostu. Tak było. Więc tutaj też samochód ma znaczenie, to nie jest tak, że o, mamy sobie jakieś tam byle jakie auto i ono zawsze będzie wygrywać, jak zrobimy mu maksymalny tuning. Nie, samochód też tutaj się liczy, zobaczcie, zdobyłem 3 gwiazdki bez żadnego problemu. No dziwne było, gdybym nie zdobył, ten samochód jest zrobiony na maksa. Ale najważniejsze, zajmijmy się teraz tuningiem wizualnym. Tutaj nie mamy super konstrukcji, to nie szkodzi. Ale patrzcie, mamy ten taki zardzewiały dach, nie? Nie mamy tu super konstrukcji do wyboru. Możemy dać jakiś zmodyfikowany dach. Jak się przyjrzymy, to z tyłu mamy takie, jak to nazwać, żaluzje. Możemy to dodać.
Nie? Czemu nie? W sumie auto jest tak przerobione. Mi właściwie nie przypomina to samochodu jakiegoś takiego, wiesz, skandynawskiego, tylko bardziej jakieś takie stare rosyjskie auto. Po prostu. No, możemy sobie... Nie, no tu trzeba dać jakieś takie wybrzuszenie do tego Volvo. W ogóle, zanim my tutaj zaczniemy cokolwiek robić, to może najpierw zmieńmy sobie kolor tego samochodu, dlatego, że ja nic nie widzę tutaj na tym aucie. Ono jest tak ciemne. Dajmy sobie... O, taki srebrny nawet pasuje, nie? To wygląda jak jakiś taki... stary samochód teraz, no. Zapisz zmiany, kurde! Tu trzeba jakieś zapisywać za każdym razem... Tak, usuwamy to. Boże. Nie można po prostu zmienić koloru samochodu, tylko trzeba coś zapisywać, coś wczytywać. Dobra, chłodnica. O, ale paskudne. Ja bym chyba zostawił albo standard... Nie no, standardowo zostawimy. Nie ma opcji, kurczę. Paskudne to było. Zderzaki. Co my tu mamy do wyboru? Jezu. Taki undergroundowy do starego auta. No, nie pasuje, nie pasuje. To mi... Po co te takie... jak to się nazywa? Perforowane... coś z przodu, nie? Po co to? To też nie pasuje. No, powiem wam, że nie jestem za rozcieracz powietrza. Okej, dobra. Tu nic nie ma ciekawego. Jest jakieś poszerzenie. Dobrze. Dajmy sobie to. To jest takie... Poszerzenie, że poszerzenie, no. Ten samochód z tą maską, z tym dziobem wielkim. No wygląda jak słoń, przypominam jakiegoś słonia albo coś, nie wiem. Takiego zgarbionego. Nawet nie wiem, czy felgi będę mu wymieniał. A wymieńmy sobie. To jest samochód pościgowo-ucieczkowy. Możemy dać mu jakieś takie dziwne felgi. Zmieni to jego wygląd, myślę. Jezu, diametralnie. Ale tutaj wbrew pozorom nawet im pasują trochę te felgi takie większe, nie? Nie wiem, jaki lakier wybrać. To chyba zostawię takie srebrne po prostu. Rozmiar felgi mamy spoko. Teraz tarczę, nie, tylko ja chcę opony. Bo tutaj często można zmienić bieżnik nawet, ale tu w tym wypadku nie. Dajmy sobie jakiś tutaj napis Need for Speed i gitarka. Tarcz nie będę zmieniał. Lusterka mamy możliwe do wymiany. No dajmy jakieś takie, o. I teraz nakładka. Nie, nie chcę tego. Tu mamy poszerzenie. Dajmy sobie takie jakieś, o. Teraz mi przypomina, o, pod tym kątem jak spojrzeć, to mi przypomina Astona Martina jakiegoś, ten samochód. W tym kolorze, nie? Tak, takiego Jamesowo-Bondowego Astona Martina czy coś. Tutaj dajmy sobie pyk, oponkę, felgi oczywiście wymienimy. W ogóle zobaczcie, jaka ładna jest ta Volvowa felga z tym kołpakiem z literką V. Ta literka V przypomina mi GTA 5. Nie? Jest to bardzo podobna. Dobra, wybierzemy sobie felgę taką samą jak i jest tam. Ops. I weźmiemy sobie rozmiar. Większy niż z przodu. Dajmy sobie taką na połowę. No i zostawimy taki lakier jaki jest. Jest git, nie? Dobra, tylne lampy. Tu mamy trochę. Ale patrzcie, tutaj mamy też tak do wyboru, żeby usunąć to na dole coś. Nie wiem, co to robi. To kierunkowskaz czy dodatkowy stop? Nie mam pojęcia. Spoiler. Tak, spoiler. Musimy zobaczyć, co my tu mamy do wyboru. Mamy dra. No, można coś takiego wsadzić, no, jak ktoś chce, nie ma problemu, no, nie ma problemu, możemy wsadzić tutaj. Jakiś taki dziwny spoiler. Ten teoretycznie najbardziej pasuje, nie? Tak, do tego auta. Ale z drugiej strony do tego auta nic nie pasuje, bo to jest stare auto. No, tutaj powinien być jakiś taki vintage spoiler dostępny do tego auta specjalnie, nie? To by było spoko. Dobra, tylne zderzaki, no, tutaj możemy dać sobie coś takiego, co wygląda wtedy jak poduszkowiec. Diffuser w ogóle tu nie pasuje, żaden. No wiecie co, niewiele z tym. Mogliby trochę bardziej kreatywnie podejść do tego auta, wydaje mi się. Tak, dodać może troszeczkę takich smaczków w stylu vintage więcej. Maskę, żartowałem z tą maską, dajmy sobie taką bardziej płaską. I mały takiego gangsta motherfuckera. Dobra, wysokość, słuchajcie, tu jeszcze można go obniżyć, pyk.
obniżamy, oczywiście żadnych negatywów, nic z tych rzeczy. I jeszcze dodamy mu pneumatykę, została mi ostatnia, dobrze. Jak się sprzedaje samochody, to ta pneumatyka, te części wracają jakby do, o tutaj, nie? I mamy gotową purę pościgową, słuchajcie, najmocniejsze auto do tej pory. Ja strasznie lubię bawić się w zdjęcia fajnie wyglądają na przykład stacji benzynowej, bo tu mamy takie ciekawe oświetlenie i możemy takie styl undergroundowy zrobić. Tylko wiecie, samochód nie pasuje trochę tutaj, bo on jest taki dziwny, raczej nie pasuje do undergroundowego klimatu. Ja bym powiedział, że pasuje raczej do jakiejś rosyjskiej mafii w Nowym Jorku, w stylu GTA 4 na przykład, nie? To by pasowało. Niko Bellic powinien jeździć tym samochodem. Ale możemy sobie cyknąć jakąś taką fotkę, powiedzmy, coś takiego. A tu możemy jeszcze dodać sobie na przykład zmniejszyć ogniskową. I słuchajcie, ten samochód to wariat jest. To jest wariat. To jest totalny wariat. Posłuchajcie go. Jest szybki, chociaż już przekonaliśmy się nieraz, że tutaj nawet jak zrobiliśmy super szybką furkę w Need for Speedzie, to nie zawsze ona była, znaczy jeśli chodzi o statystyki, ona była super szybka, ale nie zawsze udało się nią tak łatwo wygrywać, nie? To nie jest zawsze takie, wiesz, jednoznaczne, że mamy super przykokszoną furkę i zawsze będzie się nią super wygrywać. Niektóre gorzej stuningowane furki, które miały niższe statystyki, lepiej radziły sobie, były szybsze od furek, które były mocniej stuningowane, nie? To dużo tutaj zależy od samochodu, wbrew pozorom. I o tym się niejednokrotnie przekonaliśmy, grając sobie w Paybacka i kupując takie dziwne samochody i robiąc je pod jakieś dziwne tuningi, takie niestandardowe, nie? Przeważnie jak mamy drift, to bierzemy Mazda RX-7, jak mamy jakieś pościgi, bierzemy BMW albo Audi, jak mamy na przykład dragi, to bierzemy jakiegoś Vipera, jakąś Corvette albo coś takiego, a ja brałem zupełnie jakieś takie z dupy samochody, żeby posprawdzać je po prostu, nie? Zobaczyć co... Na co je stać tak naprawdę? Ucieczka, rekomendacja 310, to w tym wypadku mam zdecydowanie za mocny samochód, ale zobaczmy jak mi pójdzie. Panamera. Pośredniczka. Masz następne zadanie. Bardzo ważne, więc lepiej dla ciebie, żebyś była gotowa. Moja przykrywka jest spalona, pamiętasz? Niepotrzebna ci przykrywka. Pora stawić czoła kolekcjonerowi. Nie obchodzi mnie kolekcjoner. Nas interesuje Lina Navarro. Wyeliminuj Navarro, a poleci i kolekcjoner. Oboje dostaniemy to, czego chcemy. Wysyłam pomoc. Na miejscu zobaczysz... No, ty nie dokończyła! Dobra, słuchajcie, tutaj są takie misje kurierskie. I możemy je brać, za nie dostajemy jakieś tam chyba części i kasę. O, reputacji też dosyć sporo widzę. Ja tego nie robię w ogóle, chociaż... Można by, nie? I generalnie trzeba by było też zająć się tymi patałachami. O, mam dobry samochód do tego teraz. O tymi tutaj, nie? Dzisiaj może jak starczy nam czasu, to się z nimi trochę pościgamy. Ten ma 272 punkty na statystyce. Z czym do ludzi, gościu? My go porobimy, jak go gdzieś tam spotkam. Jak spotkam jakiegoś takiego rajdera, jak będę sobie jeździł od celu do celu, to wtedy go po prostu wyzwę na pojedynek i to będą sekundy, kościół. Tym samochodem? Jak on... Chwila, moment, już ma 300 na budziku, nie? Co ważniejsze, no robiłem go pod przyspieszenie, więc powinien mieć to przyspieszenie naprawdę super, znaczy... Ma, no, czuć to, ale na mulce słabe, słabe. Dobra, zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli do... jaki boy. Hej, to ty? Nie tak głośno, nigdy nie wiadomo, kto słucha. Tak, to na pewno ty. To ty? A, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiliśmy. Nie obniżyliśmy tego samochodu pneumatyką. Okej. Dobra. Czekaj, to będzie trudne. Tu? Wieje, że jesteś szybka. Inaczej by mnie tu nie było. Tak w ogóle to jestem jazz. Żołnierz podziemia, zablokowany. Jazz. Lubisz jazz? Dobra. Zastanawiam się, czy na przykład możemy sobie przejechać gdzieś tutaj w tej grze. Czy w Need for Speedzie są po prostu murki jakieś takie? Jesteś z ligi driftowej, nie? Znasz może Maka? Maka? Tak, to prawdziwy wojownik dla sprawy. Dobry żołnierz. I jesteś pewien, że możesz, nie wiem, łamać się tam, czy co tam... Okej.
No. Dobrze, dobrze. Mam to, dobra, jedziemy. Co? Nawet nie wyszedł z samochodu, o co chodzi? Okej, okay, biorę się do roboty. O, nie tu! Czekaj, ja muszę sobie jakąś trasę wyznaczyć. Myśmy jakoś stąd mogłem tu zacząć? Nie wiem, na razie robię te trzy tutaj rzeczy. Możemy sobie wyznaczyć GPS-a, żeby było trochę łatwiej. Nie, to jest dziwne. Dziwne? Coraz dziwniejsze. To lata! Dobra, tak jak ostatnio. Jasne. Świetnie, lecimy. Dziwne to jest, nie? Moglibyśmy po prostu zaliczać te checkpointy i tyle, już żeby nie było tych tekstów głupich. Dobra, tutaj będziemy mieli w tunelu, więc będzie trzeba trochę dookoła pojechać. Ciągle dziwne? Ciągle bardzo, bardzo dziwne. Jakaś podpowiedź? Widzę mnóstwo danych dotyczących śledzenia różnych aut. Huara BC, Nissan GTR, Chevrolet C10, coś ci to w ogóle mówi? Wiem, że gdzieś widziałam te wozy, ale nie pamiętam gdzie. Ja nie wiem, czy mam dość czasu, żeby dojechać do następnych punktów. Dobra, rób, no wiesz, swoje. Przyjąłem. Dane pobrane, jedziemy. Drewniano strasznie, nie? Dobra, tutaj sobie zrobiliśmy. I jedziemy tu. Gotowe, jadę dalej. Wow. Co? Nic, coś mi nie pasowało przez chwilę. Wszystko okej. Okay. Ściągam dane dotyczące śledzenia tych wozów. Nie podoba mi się to. O, śmiecielko! Wyrobiłem się. Hamulce słabe, więc wszystkie zakręty driftem. Tutaj, nie widziałem tej uliczki, samochód mi trochę zasłonił. Popatrzę. Myślałem, że na środku ulicy będzie. Okej. Cholera, chyba coś uruchomiłem. Chrzanić te serwery, spadamy stąd. Chrzanić te serwery, są jakieś serwery. O, zrobiliśmy. Zgub pościg. Lekko. Gdzie, co? Co? O co chodzi? Jakaś animacja się źle odpaliła. Ktoś mnie chyba z budynku namierzył. Zapnij pasy. Zapnij pasy, boy! Zapnij pasy, boy! Zdecydowanie zapnij pasy, nawet dwa! Zresztą siedzimy w Volvo, wynalazcy pasów. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mają tam wszystko. Układy skrzyni biegów, droga hamowania, nawet warunki drogowe. Jakiego grzyba im to wszystko? Coś mnie goni, dziwnego żółtego. By, kurweta. Patrz. O Boże. Mnie to śmieszy, wiesz, jak ścigam się z korwettą, nie? Tym starym gratem. Było warte grzechu losowanie tych części przez pół godziny. Dobra, uwaga. Tutaj trzeba uważać na kolce chyba. Nie wiem, czy były w tym Need for Speedzie kolce? Już nie pamiętam. Wtedy, kiedy włamałem się do Brightway Security. Włamałeś się do prywatnej firmy ochroniarskiej? Nie. Przyjęłam może. I drift! Drift! Wołam drift! Kurde, ja myślałem, że ten samochód ma obsługę głosową, no. O, będzie kolczatka chyba. Albo coś. Coś się wydarzyło! O, kolczatka! Najechałem dwoma kołami. Dwoma. Chyba się naprawią, nie? Mam nadzieję. Dawaj, walcz, Volvo! Nie wiem, czy się naprawią. Chyba mi pisaliście w komentarzach, że za jakiś czas te opony się same naprawiają. Czekamy, no, może będzie dobrze. 8 km. O, naprawiły się. To jest jednak Volvo! Nie wierzę, że familia może sobie już tak wezwać policję, kiedy chce. No, całe miasto owinęli sobie wokół palca. Wyciągnę nas.
Ja myślę, że owijanie wokół palca powinno być zarezerwowane tylko dla facetów. A jak myślicie? Kobiety też owijają wokół palca? Ej, tu jest coś żółtego. Aha, bo to jest ten radiowóz, co strzela impulsami. Wszystkich wyprzedzam. No mówię wam, to auto teraz wymiata. Korwety nie mogą mnie dogonić. Policyjne w Need for Speedzie, czujesz? Wiesz, w Need for Speedach jak masz jakiś samochód, jakiś radiowóz, to on dogania wszystko. Choćbyś miał 24 tysiące koni mechanicznych w samochodzie, lekkim 900 kg, to one i tak cię dogonią. A ja Volvem uciekam! Proszę bardzo. Nawiązuję tutaj do Need for Speed Most Wanted z 2005 roku, gdzie jak miałeś tam nawet najszybsze auto, to Ford Crown Victoria i tak cię doganiał, no. O tak. A z kolei w Need for Speedzie tym Most Wanted z 2012 roku, to trzeba było jakoś tak grać, żeby ten pościg utrzymać jak najdłużej, to trzeba było wolno jechać. I jakoś dać fory tym policjantom, żeby w ogóle pościg trwał, nie? O, było tak. Dobra, hops. Drifter! Bo ze skręcaniem trochę ciężko i tą kontrolą podczas driftu. Ale to jest Volvo, kurde! Jak czołg! Okej, przyjął. Poszedł. Fajne te serpentynki tutaj, nie? Pięknie. Ty, jakie długie nitro. Bardzo dobrze. Dokąd teraz zmierzacie? Jedziemy na północ przez River Canyon. Mam jeszcze czasa? Mam. Pół minuty i 300 metrów. Brzmi jak dobry plan. Uwaga, bokiem. Yeah! Volvo! Porobione. No i okej. Dojeźdź na miejsce. Już wiem, dlaczego pośredniczka cię wzięła. Jesteś świetna. No, oczywiście, mamy Volvo, no to... chyba naturalne, nie? O, czekaj. Tam był jakiś fajny billboard. Cip. Aventador. There you ego. Czyli dogoń swoje ego. Dobre. Okej. Masz wszystko? Co? Ach, tak. Niezbyt przekonująco. Dziwne, nie? Hej, to koniec. Nie mogliśmy dotrzeć we wszystkie miejsca. Słyszałam. Bądź w gotowości. Jak tylko żołnierz podziemia coś znajdzie, dam znać. Nie ma za co. Żołnierz podziemia. A właśnie, mieliśmy sprawdzić pneumatykę. Uwaga! O! Ty, czekaj! Coś nie tak z przednim kołem, ono tak jakby się przesuwa troszeczkę do przodu. Nie, wydawało mi się. Po prostu zahacza o karoserię i tyle. Stuningowaliśmy sobie to Volvo, ja się nie chcę go jeszcze pozbywać. Także następny odcinek też sobie tym Volviakiem przejedziemy, bo jest to chyba jeden z takich dziwniejszych samochodów na ucieczki. No, kto z was wybrał Volvo Amazon ucieczkowe? No, come on! Większość brała pewnie BMW albo jakieś Audi czy coś takiego. Ale nie Volvo, tego starego dziada, no. Oh my god. Zapraszam was na kolejny odcinek, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się. Hejas!